Reżyser i spektaklu, co widział kamerdyner, którego akcja dzieje się w klinice psychiatrycznej, podjął się aktor Teatru Kwadrat Marek Siudym. Dobra, jedziemy od tego. Dobra, proszę przygotować dokumenty, skierujemy ich do zakładu zamkniętego. Nie mogę zgodzić się na podjęcie tak drastycznych kroków. Nie mamy dowodów ich choroby umysłowej. Lekarz przyjmuje do pracy nową sekretarkę i od tego momentu zaczyna się kompletna katastrofa. Z każdym wejściem nowej osoby to wszystko sypie się. Nie chcę zdradzać tej intrygi, ale rzecz jest, no, tak jak wszystkie te komedie, polega na kłamstwie, które na początku rusza kamyczek, który całą lawinę uruchamia. I na tym to polega. Czasami chcielibyśmy podejrzeć przez dziurkę od klucza, co robią tak zwani porządni ludzie, którzy są porządnymi, powiedzmy, albo ułożonymi. Tu mamy Anglię, więc bardzo konserwatywni to ludzie. Ale co oni robią w momencie, kiedy nie są widoczni? I tu jest zadanie właśnie naszego kamerdynera, żeby przez tą dziurkę od klucza opowiedział nam, jakie są zachowania, jak ci ludzie się zachowują. Tu specyficzna sytuacja, bo rzecz dzieje się w zakładzie psychiatrycznym. Na scenie zobaczyć będą Państwo mogli Katarzynę Trzeszczykową, Elwirę Hamerską-Skurecką, Andrzeja Kępińskiego, Piotra Konieczyńskiego, Roberta Manię oraz Stefana Krzysztofiaka. Gram rolę Nikolasa Becketa, chłopca hotelowego, który wchodzi w intrygę wraz z głównym doktorem. Coś więcej o tej intrydze? Wolę nie zdradzać. Jest to intryga z wieloma przebiórkami, z wieloma aferami. Gram policjanta, który ma ważną sprawę do załatwienia i próbuje się przez ten dziwny świat jakoś przebić i, że tak powiem, zrealizować to polecenie, które miał od swoich przełożonych. Ten dziwny świat daje ci się we znaki? Owszem. Owszem, nie mogę zdradzać szczegółów, ale tak. W spektaklu dużą rolę odgrywa także scenografia i kostiumy. Scenografia. Wojtek Stefaniak, od lat współpracujący tutaj, zresztą ja w Warszawie z nim też współpracuję. I Ola Harasimowicz, prosimy Olu, kostiumy. Złożę na pana skargę w ministerstwie. Premiera zaplanowana jest na 4 stycznia 2019 roku na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, czyli w kinie Grand. Zapraszam Państwa na przedstawienie w Teatrze Norwida w Jeleniej Górze. Co widział kamerdyner? Nazywam się Marek Siudym, jestem reżyserem tego spektaklu. 4 stycznia będzie premiera, no ale potem będzie to, mam nadzieję, szło. Proszę się nie ruszać, podam panu pigułki!